And then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, jest niedziela organizacyjna. Już jesteśmy po śniadanku, w sensie ja i Artur, bo dziewczyny śpią dalej. Dzisiaj one mają ubierać choinki, ale my mamy tak, stertę prasowania, już tu przyniosłam. Ale zobaczcie, w jakiej atmosferze. No tak, sprzątać, prasować to ja mogę, słuchajcie, jest przepięknie. Wszędzie zapalone lampki, na zewnątrz, słuchajcie, wczoraj zimno, mróz, a dzisiaj deszcz pada. Fajnie, że wczoraj pojechaliśmy na market, bo dzisiaj już by było, wiecie, no nieprzyjemnie, jak pada deszcz. Ja dzisiaj dzień w dresach, ja dzisiaj dzień bez makijażu. No i tutaj przeglądam jeszcze sobie tą gazetkę, pokazywałam wam wczoraj. Muszę dokończyć kawę, dokończyć herbatę. To jest coś Artura i tam jeszcze jest papierek po Raffaello, bo tak, jadłam dzisiaj z kalendarza, słuchajcie, Raffaello. Tak sobie wybieramy, co chcemy po prostu. Kto ma ochotę zjeść jakiś słodycz, to sobie po prostu sięga. Widziałam, że wam się podoba nasz Mikołaj, którego mamy na drzwiach. Zrobiłam, słuchajcie, miejsce dla rabusia na parapecie, ale widzę, że jednak chyba to nie był dobry pomysł, bo no wszystko muszę teraz tam poprawiać, bo tam leży taki bieżnik, no i on go no naruszył po prostu, wiecie, wszystko porozwalał. No i tak, jeśli chodzi o choinkę i koty, to sytuacja ma się tak, że przybiegają do choinki, ale mamy sposób, by ich troszeczkę odstraszyć i robimy jeden gest i one po prostu uciekają od tej choinki. Także no troszeczkę ich musimy, słuchajcie, odganiać, ale mam nadzieję, że załapią i już nie będą się tam tak, wiecie, pchać. I mamy tutaj Lilunię, wstała właśnie, przyszła nasza świąteczna Lilunia i z bruneczkiem od razu. Jak ci się spało, kochanie? Okej. Okay. A jak film świąteczny, który wczoraj oglądaliśmy? Był też okej. Okay. No, nawet niezły był, nie? Ale Brunia jest lepszy niż okej. O, no już, już. Cały Brunosław. Zobacz, ile mam prasowania i wstawiam kolejne. A i jeszcze tam, słuchajcie, muszę ściągnąć, bo jeszcze jest pranie na przedpokoju. A oni się tutaj będą teraz przytulać. Nie przytulać, on chce się bawić, a mnie atakuje teraz. To będziecie się bawić, tak? Poczekaj. Zaraz widzisz, jak on poluje? No, zaraz zobaczymy, jak on na ciebie zapoluje. Słuchajcie, Lila będzie dzisiaj ubierała choinkę, rabusz będzie jej pomagał i przed chwilą tutaj wisiał jej taki piękny obrazek, zaraz wam pokażę. Uważaj, Lila, bo wpadniesz w niego. I słuchajcie, stłukł się i tu spadł na ziemię, tu odpadły listewki i stłukła się ta część. Na szczęście to wszystko jest ok, szkło. I zobaczcie, takie ładne zdjęcia, no ale jakoś tam naprawimy to, bo te listewki, wiecie, przykleimy, a to już właśnie Lila będzie odkurzać to szkło, ja zebrałam teraz. No i teraz Lila z rabusiem i pewnie z Brunem będzie ubierała choinkę. Matysia tak samo, tak? Szykujesz się na ubieranie choinki? Nie wejdź tam tylko, bo jakieś szkła mogą być. I dzisiaj w ogóle jest taka akcja, że tata zbił szkło, które przykrywa akwarium, a Lila teraz spadła jej ramka i zbiła szkło, także chyba będzie mieli dużo szczęścia. Ale co to za dzień? Uważaj, no bo dzisiaj pęka szkło. Pewnie jakaś bąka. To trzeba też, Liluniu, umyć, wiesz? Widziałaś w ogóle, jak wypalcowane masz? A wiesz, jak teraz masz mieć tak fajnie, czysto? To trzeba ogarnąć. Mamuniu, ale ja po prostu próbowałam to przesunąć trochę. Biurko? No. A bo ty chcesz tu choinkę dać? Tak. A, cię mam. No dobra. Tutaj. Czyli tu, a ja pokazuję, że tu, ja bo tu była zawsze. Ja tak kochu sztawki. Pum, a teraz tu. No, trudno, no ale dobrze, nic się nie stało. Odpuszcz Lilunio teraz. A, i tu jest, słuchajcie, ta bombka, którą Lila kupiła sobie w tym roku. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ostrość. Tak się prezentuje. Już zostawię, bo to szklana. Nie, a ze szklanej. A ty już posprzątałaś? Nie. Ja teraz ubieram moją choineczkę. Z bardzo smutną, parę ozdobów się zbiło od ostatniego roku, jak otwierałam, ale parę zostało i teraz mam nową taką ozdobę, żeby poszło z tym. Taką piękną ozdobę. Teraz ozdobiam.
Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, w nowym vlogmasie. Jak widzicie, na świeżej pościeli, zmienionej no dosłownie z dwa dni temu, chłopaki świetnie się bawią. No nie ma to jak, słuchajcie, na świeżej pościeli i Rabulek, i Brunuś. Chłopaki, chłopaki, co wy robicie? Mamy, słuchajcie, poniedziałek. Co mnie zaskoczyło w dzisiejszym poranku, a mianowicie to, że jest plus 9 stopni i pada deszcz, i to leje od rana, jest ciemno. Muszę wziąć, słuchajcie, lampę na dół. Teraz też gaszę przy toaletce, bo robiłam makijaż. I słuchajcie, będę się dzisiaj doświetlała. Też chcę wam powiedzieć jedną rzecz, póki pamiętam, że piszecie do mnie sporo osób w tym roku, że chcecie mi wysłać kartkę albo jakiś upominek mi, dziewczynkom, i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że ja szczerze, tak teraz od serca, że troszeczkę się tego zawsze obawiam. Przede wszystkim podawania adresu, jestem czujna i jeśli ktoś do mnie pisze na maila, to zazwyczaj proszę o Instagrama albo Facebooka, bo chciałabym zobaczyć, z kim mam do czynienia, kto to jest, żeby ta osoba napisała z tego konta, bo wiecie, różni ludzie piszą, nie każdy jest życzliwy, a no wiadomo, ja mam tutaj dzieci, nagrywam z dziećmi, więc staram się, żeby to było bezpieczne. No i kilka osób się odezwało, nie do każdej osoby byłam w stanie odpisać, ale odpisałam do dwóch dziewczyn, że jak najbardziej po przemyśleniu, po tym jak się do mnie później odezwały na Instagramie, jestem w stanie przyjąć drobny upominek albo kartkę. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, jest to dla mnie przemiłe, muszę o tym powiedzieć i doceniam to, a jeśli troszeczkę jestem taka, wiecie, nieufna, to wybaczcie mi, ale no po prostu muszę. Dobra, słuchajcie, idę na dół, chcę zjeść jakieś śniadanko, pokażę wam, co będę robiła. I muszę wam też powiedzieć, że Matysia ubrała wczoraj choinkę, nie tylko Lila, bo chyba tylko Lila nagrała wam przebitki, więc jak Maty dzisiaj wróci, to wam na pewno pokażę, jak wygląda jej piękna choinka. Zobaczcie, jak tu z rana jest dzisiaj ciemno. Mimo to, że zapaliłam choinkę, no to widać, że na zewnątrz jest ciemno. Tutaj wczoraj trochę poprasowałam, część rzeczy dziewczyny zabrały, ale nadal, słuchajcie, jest sterta prasowania, więc to mnie dzisiaj, słuchajcie, czeka. No, ale wiadomo, no trzeba ogarniać też normalne życie, a nie tylko, wiecie, przyjemności, prezenciki i rzeczy vlogmasowe. Trzeba też ogarniać życie. Dobra, sprzątam szklankę, słuchajcie, idę do kuchni, robię sobie śniadanko, pokażę wam zaraz, co będę dzisiaj jadła. Słuchajcie, odpaliłam sobie kominek, odpaliłam jeszcze tutaj takie świeczki, zapalę schody, ponieważ jest ciemno, będę sobie dzisiaj lampeczkami wszędzie tutaj, słuchajcie, umilała. Tak, słuchajcie, świecą się schody, bo nie widzieliście tego wcześniej. Przecudne są te gwiazdeczki. Pokażę wam, tak sobie migają całe schody. Jeszcze chcę dokupić, słuchajcie, dwie te skarpety, bo wydaje mi się, że mam za mało. I jestem, słuchajcie, robimy razem śniadanie. Ciekawe, co ja tutaj zjem. Powiem wam, że nie mam pomysłu na razie. Otwieram lodówkę i mam takie coś, że nie wiem, co mam ochotę zjeść. Ale zaraz coś wymyślimy, słuchajcie. Zrobimy sałatkę. Tak, zrobimy, słuchajcie, razem jakąś fajną sałatkę. Z winogronami, z sałatą. Takie będzie szaleństwo. Widzę, mam winogrona, mam sałatę, pomidorki koktajlowe. I muszę znaleźć halloumi, bo ubiegam, słuchajcie, halloumi do tego. Ale tutaj, jak jest dużo rzeczy w tej lodówce, bo są świeże zakupy, to słuchajcie, jest problem, normalnie problem, żeby coś znaleźć. Zaraz człowiek włoży rękę w coś niechcący, no i nie widzę halloumi, słuchajcie. Gdzieś jest przełożone. Chyba wyłączę kamerę, naszykuję dopiero te rzeczy, które chcę zjeść i dopiero wam pokażę. Wstawiłam wodę już na herbatę. Wzięłam swój ulubiony talerzyk, umyłam już, słuchajcie, sałatę i nakładam teraz dużo, słuchajcie, sałaty, bo ja bardzo lubię sałatę, sałata nas syci, wiecie, daje nam dużą objętość, tak to wygląda. To będzie bardzo prosta, szybka sałatka, słuchajcie, mam nadzieję, że wyjdzie pyszna. No i rozłożyłam sałatę, teraz pokroję pomidorki koktajlowe, które już tutaj też przygotowałam. I winogrona, które też już umyłam i przygotowałam, więc zabieram się dalej za robienie. Następny bardzo ważny składnik to jest awokado i pokroję pół, no myślę, że troszkę mniejszą połowę awokado.
I tutaj pokroiłam na desce już halloumi i będę grillowała to halloumi. A sos spróbuję zrobić, słuchajcie, z miodu, bo mam miód, oliwę z oliwek i musztardy. Tylko muszę sprawdzić, czy mam musztardę. Jest, więc super. Po prostu musztarda, miód, słuchajcie, trochę soli i wszystko mieszacie i to jest wasz sos. No, a teraz kroję awokado, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Mamy awokado, sałatę, pomidorki koktajlowe i winogrona. Możecie dodać też granata. Można posypać czymś, jak lubicie sezam, chia albo coś w tym stylu. Ja nie mam dzisiaj, mam wiórki kokosowe, które nie pasują. Zrobiłam już sosik, czyli po prostu miód i słuchajcie, miód i co? I musztarda. Nawet nie dodałam jeszcze soli, ale zaraz posolę tą sałatkę, trochę dodam pieprzu. I słuchajcie, wyciągnę halloumi i można iść i jeść. Robię też herbatkę. Będzie ona w kubku świątecznym. Taki śliczny. Do tego mam berry taką, no herbatkę. Już ją tutaj, słuchajcie, wrzucam. Wycisnę pomarańcze do środka. Dodam miodu i dodam cynamonu. Tak, takie smaki mi dzisiaj kręcą. Aha, i imbiru oczywiście, imbir zawsze do takich właśnie zimowych herbat. No i dobra, przełożę teraz w airfryerze, bo robię w airfryerze, słuchajcie, halloumi. A chcę, żeby było fajne, więc trzeba je przełożyć. Już się zrobiło mięciutkie, a to dosłownie chwila. Duża łyżka, bo wygodniej mi mieszać. Trochę miodu. Trochę miodu, słuchajcie, nie zaszkodzi. O! I w sałatce miód, i w herbacie pod wpływem ciepła na pewno traci swoje wartości, ale jak smakuje. Ginger i cynamon. O! I mam pyszną herbatę właśnie do tej sałatki, słuchajcie, już ją mieszam, wszystko się fajnie połączy. No i wyciągamy halloumi, słuchajcie, polewam. Mam ochotę zjeść tym złotym widelcem. Jest jeszcze jeden. Dobra. I zaraz idziemy jeść. No i jestem, słuchajcie, siadam sobie przy ławie, bo tak jest mi po prostu wygodnie. I tak się prezentuje moja sałatka. No spójrzcie, mam nadzieję, że zaraz czegoś nie wywalę. Będzie przepyszniasta. Także zabieram się za jedzenie, włączam sobie coś na Netflixie i mam herbatkę, oczywiście asystenta numer jeden. No. Zobaczcie, moi drodzy, uporałam się z tym prasowaniem. Trzeba to wszystko poroznosić, tak jak widzicie. Deszcz pada cały dzień, niezmiennie, słuchajcie. No i cały czas tutaj sobie doświecam. Pranie też częściowo już tutaj ściągnęłam. I słuchajcie, co ja teraz zrobię? Chciałabym tutaj w tym oknie, nie umyję tego okna od tamtej strony, bo pada, ale z tej strony umieścić lampki i już wam pokazuję, że mam tutaj takie oto lampeczki. Zostawiłam bałwanki właśnie, żebym ich tylko nie połamała, i gwiazdki do powieszenia właśnie tutaj w oknie. It was on a cold Christmas Eve. You came into this world. We were... Słuchajcie, to chyba nie będzie łatwe do umieszczenia, bo są tak splątane te lampki, że szok. Ale jeszcze wam pokażę, sorry za pralkę, że będę dzisiaj robiła z dziewczynami pierwszy raz pierniczki. Także już się nie mogę doczekać, aż dziewczyny wrócą. I słuchajcie, powiesiłam te lampeczki i teraz trzeba je z wieczorem zaświecić, będzie fajnie. Poprosiłam Martusia, żeby sprzątnął wszystkie, słuchajcie, rzeczy świąteczne już w pudłach na górę, na strych. I okazało się, że tam w jednym pudełku zostawiłam no nic innego jak takie foremki, prawda, z, nie wiem, dziadkiem do orzechów i tak dalej. No i teraz zostały tylko serce i dzwoneczek, więc trudno, w tym roku będą tylko takie, bo już na strych nie idziemy. Wchodzimy, słuchajcie, na górę i pokażę wam zaraz choinkę Matysi. O, elfik siedzi u Matysi, słuchajcie. Siedzi sobie koło lodóweczki. Ale nie dotykaj go, bo jak go dotykasz, to on nie będzie już miał magii.
Jak go dotknę, to on nie będzie miał magii? Tylko ja go mogę dotknąć. A psoci coś w tym roku? Tak, siedział już na mojej choince, siedział tutaj i napsucił mi. Powinnaś zrobić jakiegoś pranka na linii. Musimy to zrobić. Musimy. No, a teraz pokażę twoją choinkę. Okej. Okay. Ta-dam! Tak wygląda Matysi choineczka. Ma niebieskie bombki i niebieskie lampki. Nie zamieniłaś się z Lilą jednak? Nie, bo moja jest bardzo piękna. Tak. Piękna, zobaczcie. Jest taka, wiecie, nie ma dużo rzeczy, ma tak... Jest taka ładna, ci powiem. I tylko bałagan tu jest u ciebie. Mam takiego jeszcze. Tak, i bałagan masz. I tutaj mam wszędzie kokardki. I bałagan, mama mówi. Sprzątamy. Mm. Słuchajcie, Lila będzie robiła gingerbread. Tak? Mm-hmm. O, coś ci spadło. Chyba przepis tu masz, tak? Z tyłu. Teaspoon? Mama, to jest teaspoon? Tak. Okej. Okay. To jest łyżeczka do herbaty i tak, tutaj jest, pokazywałam wam wcześniej taki, jak to się nazywało, no ten, taki, tak, i golden syrop jest potrzebny i chyba masło. No i tutaj są te foremki, zrobi to po prostu na desce. Zero. To może zero. A już wyzerowałaś? Nie. No to dziwne, poczekaj. No to coś jest źle, trzeba ją jeszcze raz sparować. Zero. To musi ważyć, widzisz? Okay. I teraz zero, żeby ci się pokazało ze... O, i teraz dopiero odmierzasz ile? 40 ile? 40 grams. Mhm. Użyję tą nóżkę. No wiem, może drugą chcesz. No i zobaczcie, Lila już się bardziej przygotowała. Włosy związane, fartuszek założony i czyta miksturę. Tam już odmierzyła masełko. I co dalej masz tam? Okej. Okay. Dodać to. O nie, nieźle, że syrop, co? Ciekawe, ile syropu kolonowego. Tak. Musi być waga tego i ty zerujesz. I dopiero jak będzie zero, to doda. A ile musisz syropu kolonowego? 30 gramów albo 40 było napisane. No to, no dobra. A Matysia przyszła podjadać coś i mówi, że bez niej pierniki. Jeszcze bez będziemy robić, nie. Zobacz, co jest na górze. Będziesz to robiła, może jutro. No i tak. Lila mówi, że ona lepiej gotuje, więc się zajmie. A winogrona? Jasne, że możesz. A ile? Na ile chcesz, kochanie, tu zjedz. Chcę całe. No to umyj sobie. Nie całe. Mama, a gdzie są flower? Co sobie mąka? No tutaj, wszędzie w słoiczkach, wiesz, ale ja podkładałam. Nie mam wszystkie, nie pierogi, ale chcę kilka. Ale dużo mam tej mąki na pierogi, kochanie, nie bój się, nie zabraknie. A Mati już tu widzę, będzie myła sobie winogrona. To się naszło tak, kochanie, na winogrona. Jakie soczyste. No, Lila robi tutaj stanowisko. Mieszamy. Musisz dobrze to wymieszać. Tak? Gdzie cię okłamali w przepisie? Troszkę więcej wody, tak? A jak to wygląda już? No, ale to już ręcznie będziesz musiała ugnieść resztę chyba. I wałek! Lila dodała cynamonu. Moi drodzy, myślałam, że dałam z powrotem na strych, a okazało się, że mamy, więc Lila ma większy wybór. Masz domek, zobacz, masz gingerbread, super, tu masz mniejszego, te małe tylko uważaj, wiesz, bo szybciej się palą później, mamy choinkę, super. Oto słuchajcie, pierniczki Lili, superowe, ostygną. Nie, chyba za mocno. Musi teraz chwilę, wiesz, ostygnąć, a tu jeszcze jest parę sztuk. I będziemy mogli spróbować. Miałam jeden taki, który był na samym końcu i nie zmieścił. No. Tak wyglądają, są super.